Biblii czytamy, że każda sprawa ma w swoim życiu swój właściwy czas. Jest czas sadzenia, czas wzrostu, czas dojrzewania, ale też i przychodzi czas na żniwa. Wtedy, kiedy możemy zbierać plony naszych pól, kiedy możemy zbierać wszystko to, co zasadzono na wiosnę, co w ciągu lata wyrosło i wydało owoce. W dzisiejszej niedzieli spotykamy się dziękczynne święto żniw, aby Panu Bogu za to wszystko, czym nas obdarzył, a obdarzył nas obfitości, podziękować. Czy jesteście gotowi na to dziękowanie? Czy wasze serca zostały już przygotowane? Minęło prawie 2 miesiące od czasu, w którym staliśmy prawie na tym samym miejscu, na polach, na których rosły kłosy zbóż. Wtedy może jeszcze nie mieliśmy pewności, czy nasze dziękczynienie będzie wielkie, czy też może trochę mniejsze, ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie zbiory zostaną zebrane. Jesteśmy już teraz po żniwach. Rolnicy wiedzą, przynajmniej na Śląsku, że zebrali rekordowe plony. Do kogo więc możemy dziś zanieść nasze dziękczynienie? Do kogo się zwrócić? Z podpowiedzią przychodzi Księga Hioba, gdzie w 12 rozdziale czytamy: spytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptactwa podniebnego, a ono ci powie. Przemów do ziemi, a ona cię pouczy, i ryby morskie będą ci opowiadać. Kto nie pozna w tym wszystkim, że ręka Pana to uczyniła? Lecz tylko On ma mądrość i moc, Jego jest roztropność i rada. Jeśli my ludzie nie wiemy, komu dziękować i komu zawdzięczamy dobrobyt, obfitość na naszych stołach, wszystko to, co posiadamy i czym możemy się żywić, to mamy się zwrócić do zwierząt. Mamy przyjść do ziemi i zwierząt i ziemi zapytać, kto nam to wszystko dał. Owszem, my pracujemy, my wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, aby ziemia urodziła, abyśmy mogli z tej ziemi i z jej płodów korzystać. Ale to Bóg. Bóg daje wzrost, Bóg troszczy się o nas i Bóg błogosławi wszystko to, co dla nas zostało przygotowane. Podziękujmy Mu dziś szczerym sercem, wdzięcznym sercem za to, że tak obficie nas i w tym roku obdarzył.